teraz spadają nam łuski z oczu do końca. Miedwiediew nie jest, nie był i nie będzie żadnym obrońcą demokracji w Rosji. Nie ma żadnego podziału na szczytach władzy w Rosji. To jest jedna i ta sama elita. Jedni mają ręce unurzane we krwi po łokcie, a inni, tak to bywa w mafii, jak i consigliere, widzieliście Państwo taki film Ojciec Chrzestny, może. Występuje też tam ktoś obok tych, którzy zajmują się mokrą robotą, doradca prawny. To jest właśnie rola, jaką tradycyjnie spełniał przy Władimirze Putinie obecny prezydent Rosji. Odsunięty, tak jak niegdyś consigliere w filmie Francisa Forda Coppoli, w momencie, kiedy Ojciec Chrzestny uznaje, że trzeba go odsunąć. I tyle na temat demokracji w Rosji i naszych nadziei z tym związanych. Ale tyle na razie. Nie jest tak, że w Rosji nie ma ludzi, którzy chcieliby zmienić ten system. Nie jest tak, że nie dochodzi do podziału w elicie władzy. Dochodzi do tego i w mafiach, dojdzie do tego prędzej czy później, także w elicie władzy w Rosji. I wtedy, czy to nastąpi za 5 lat, czy za 50, nie wiem. Ale wtedy dowiemy się pełnej prawdy o Smoleńsku. Trochę to schizofreniczne może, ale ja sobie przypominam, jak zarzuty wobec partii opozycyjnej były takie, że kiedy PiS krytykuje rząd Tuska, to działa na korzyść Rosjan, więc to też warto pamiętać. Ja podzielę się takim doświadczeniem, kiedy aresztowano Zakajewa w Polsce, to na Kongres Czeczenów miałem przyjemność jechać z europosłem z Wiewką, który tego samego dnia, jadąc na Kongres Czeczenów, kiedy aresztowano Zakajewa na prośbę Rosji, tłumaczył i mówił to wyraźnie, Rosja, i to trudno nie zauważyć, zdecydowanie się demokratyzuje. Więc to też... No właśnie, a propos tej demokratyzacji, ja chciałbym teraz poruszyć kwestię polityki historycznej, bo postawię taką tezę, że w Polsce bardzo często podział polityczny przebiega wzdłuż, że tak powiem, rosyjskiej linii. Tutaj zdecydowanie partia Jarosława Kaczyńskiego i sam Jarosław Kaczyński reprezentuje tą opcję, że tak powiem, realnego patrzenia na Rosję, czy też sceptycznego podejścia do władz rosyjskich. I ta druga strona, o której mówimy od początku, czyli to nastawienie bycia rzecznikiem, bądź nastawienie nieprzeszkadzania Rosji. I moje pytanie, na ile jest to wpływ samej Rosji i myślenia władz rosyjskich, też podejścia do Polski, kim ona powinna być dla Rosji, ale na ile też, bo wydaje mi się, że to też jest istotne, na ile pewne zrusyfikowanie myślenia Polaków, bo te 45 do 50 lat miało też nastawiać, tak, że ta Rosja jest naszym przyjacielem. Później po transformacji, że mamy kompleks rusofobów, więc powinniśmy z nim walczyć. Na Zachodzie nas postrzegają jako rusofobów, więc powinniśmy udowadniać, że nie jesteśmy nimi i tak dalej, i tak dalej. Więc na ile jest właśnie wpływ strony rosyjskiej, na ile jest to też trudne, bo w Polakach jest jakaś tam ten homo sovieticus, tak? Jak to wygląda według Pana? Parę aspektów chciałbym poruszyć. Po pierwsze, oczywiście te wpływy rosyjskie no nie mają tylko 50 lat i wtedy nie miały one zresztą w ciągu tych 50 lat charakteru wpływów rosyjskich tylko, ale także... To już krótko, żeby oddać głos panu Krzysztofowi. Aha, jeszcze pytania. Dobrze, to może potem zechce pan pytania. Otóż to były wpływy sowieckie. To rzeczywiście homo sovieticus wykształcał się w Polsce, którego cechy nie były związane tylko z dziedzictwem rosyjskim. Natomiast wpływy rosyjskie na duszę polską, jak to
określił Marian Zdziechowski w swoim dziele pod tym samym tytułem, przecież są znacznie dłuższe. Od początku wieku XVIII, kiedy gospodarują tutaj, od choćby w tym pałacu przecież, namiestnicy Cesarstwa Rosyjskiego czy ambasadorowie. Trzeba rozróżniać jednak te dwie rzeczy, sowiecki i rosyjski. I jeśli szukalibyśmy odpowiedzi na to pytanie, co robić wobec tego dziedzictwa, wobec tej spuścizny, to właśnie po pierwsze rozróżniać sowiecki i rosyjski. I to jest moje stanowisko, próbować na tyle, na ile to możliwe, wiele nie możemy, ale upominając się o prawdę, o zbrodniach sowieckich, możemy odrobinę pomóc Rosjanom. Możemy odrobinę pomóc Rosjanom odszukać to, co w nich dobre, a to, co sowietyzm prześladował z największą konsekwencją. Ich religijną tradycję, ich tradycję kulturalną, wielką, wspaniałą, którą sowietyzm wdeptał w błoto, tak samo jak każdą inną wysoką tradycję. Przypominając konsekwentnie zbrodnie w Katyniu, przypominając o zbrodniczej tradycji KGB, z której wywodzi się 70% obecnych elit politycznych Federacji Rosyjskiej. Mówiąc prawdę po prostu o tym, nie udając, że tego nie ma, że to nie ma znaczenia, możemy pomóc Rosjanom, tym, którzy widzą w tym jakiś problem, a są tacy Rosjanie, oni nie zniknęli, możemy pomóc im zabrać głos, wzmocnić ten głos na forum wewnątrzrosyjskim, upominać się o prawdę u nich samych. Jeżeli my zamilkniemy, jeżeli my właśnie w imię tej poprawności stosunków z Rosją Putina powiemy, no nie mówmy tyle o Katyniu, no po co będziemy psuli. Nie wnikajmy, jak to tam było ze szczegółami na lotnisku w Smoleńsku, po co psuć, nie przeszkadzajmy. To wtedy nie pomagamy wcale procesowi demokratyzacji w Rosji, jeśli już używa się tego argumentu, jak pan Zwiewka go użył. I nie on jeden, imię tych Zwiewków Legion w publicystyce polskiej. Ale odwrotnie. Zmniejszamy szansę na tę demokratyzację, bowiem zmniejszamy szansę na prawdę o sowietyzmie i jego dziedzictwie we współczesnej Rosji. Bez przewalczenia tego dziedzictwa nigdy nie będziemy czuli się bezpiecznie obok Rosji. Nigdy. Drugim elementem, który musimy uwzględnić, jest strach, paraliżujący strach przed silniejszym. I ten silniejszy nie musi mieć natury sowieckiej, chociaż natura sowiecka pomaga, ponieważ jest to natura totalitarnego systemu, jakim carska Rosja nie była nigdy. Natura totalitarnego systemu, który chce sparaliżować przeciwnika maksymalnie uzewnętrznioną gotowością do używania przemocy. Nie chowaniem tej przemocy, tylko ostentacyjnym jej okazywaniem. Po to był gułag zrobiony, żeby wychować nie tych, którzy byli w gułagu, ale wszystkich poza gułagiem, żeby wszyscy wiedzieli, co ich czeka. Przemoc ma być uzewnętrzniona, pokazana. Wracając natomiast do strachu przed silniejszym, to właśnie jeśli będziemy sparaliżowani tym strachem, a to jest myślę decydująca, najważniejsza cecha charakteryzująca lobby prorosyjskie w Polsce. Uwewnętrzniony strach przed silniejszym. No nie przeciwstawiajmy się silniejszemu, bo jak wezmą tą swoją dubinuszkę, jak nas trzepną po głowie, a pokazali parę razy, że potrafią to robić, chcą to właśnie pokazywać, to już lepiej siedźmy cicho. Bójmy się silniejszego. To jest generalnie całkowicie sprzeczne z naszą tradycją, z naszym etosem polskim. Ale ktoś może odrzucić ten argument tak jak Donald Tusk w cytowanym przeze mnie tekście. Powiedzieć, tradycja nieważna, etos nieważny, interesy się liczą. Otóż właśnie jeśli będziemy konsekwentnie ulegali paraliżującemu strachowi przed silniejszym, to ten silniejszy będzie zawsze to wykorzystywał. Przestanie wykorzystywać to dopiero w tym momencie, kiedy pokażemy, że przestajemy się bać, że szukamy własnej siły, by przeciwstawić się temu strachowi, by go opanować w sobie. Bo ten strach jest racjonalny. Ja nie mówię, że nie powinniśmy bać się silniejszych, którzy gotowi są użyć siły. Ale powinniśmy przezwyciężać w sobie ten strach. W imię obrony własnych interesów, w imię obrony własnej podmiotowości. I to nam się parę razy udawało, z dobrym skutkiem. To powinniśmy w sobie zwalczyć. Ten ślepy strach, paniczny strach, który powoduje, przychodzi z Moskwy jakiś rozkaz, jakaś sugestia,
no to poudajmy chwilę, że się droczymy, a może nawet i nie udawajmy, zgódźmy się na to. Tak nie można, bo za tą jedną sugestią pójdzie następna, będziemy cofać się krok po kroku, aż stracimy grunt pod nogami. To dotyczy nie tylko Polski, to dotyczy także europejskich partnerów tak rozumianej Rosji. Ten strach przed imperialną, wielką Rosją jest także obecny w Niemczech, którzy uwewnętrznili go nieźle przez lata panowania sowieckiego nad NRD. To jest strach, który właśnie nakazał przyznać im tą haniebną nagrodę Władimirowi Putinowi, nagrodę Saksonii za lata pracy dla KGB. A więc to nie jest problem tylko Polski, ale Polska przez swoje doświadczenia historyczne z Rosją powinna być pierwsza, powinna pomagać innym ten strach przezwyciężać. Kiedy my ulegamy temu strachowi, odbieramy nadzieję innym. To jest bardzo ważne, bo patrzą na nas inni. W tej chwili akurat przygotowuję setny numer dwumiesięcznika Arkana, który redaguję. I zaprosiłem do refleksji o znaczeniu Polski ludzi z Polski i z zewnątrz. Między innymi głosy Azerów, Gruzinów, Ukraińców, wcale niekoniecznie jakichś działaczy politycznych, ale wszyscy podkreślają ogromne znaczenie Polski, przykładu polskiego dla tych krajów. Jak Polska się zachowuje, to jest dla tych krajów bardzo ważne. Dla dużej części mieszkańców tych krajów. Czy one mają szansę wytrwać? Czy mogą mniej się bać tego nacisku, który wisi nad nimi z północy czy ze wschodu? Czy też powinni porzucić wszelką nadzieję, skoro znalazłem taki tygodnik, chyba najlepszy tygodnik ukraiński, z dużą okładką Nowy Układ Warszawski, po ukraińsku oczywiście. Władimir Putin ściska rękę Donaldowi Tuskowi. Jeśli jest taki Nowy Układ Warszawski, to nie tylko my tracimy nadzieję, ale tracą nadzieję ci, którzy myśleli o suwerenności swoich słabszych historycznie niż Polska krajów. O tej roli też nie powinniśmy zapominać. Może teraz pytania jeszcze jakieś. Szanowni Państwo, przejdziemy do pytań. Tak.